Co gdybym powiedział Ci, że na moim serwerze n1mc.pl nie potrzebujesz ani jednej części seta, żeby się dorobić? Właśnie wystartował event wielkanocny, a wraz z nim wielkanocna strefa eventowa, która daje Wam taką możliwość i dzisiaj Wam to pokażę. Dobra widzowie, jesteśmy już na serwerze i tak, to nie jest żaden fake. Dzisiaj pokażę Wam sposób, dzięki któremu bez zbroi będziecie mogli zrobić kupę kasy na moim serwerze n1mc.pl i totalnie bez beki. Ale po kolei, co takiego się dzieje na naszym serwerze, że można to zrobić? Jak widzicie, pojawiły się takie rangi jak ranga bany i ja również ją mam. Oznacza to, że wystartował event wielkanocny. I teraz pokażę Wam fragment filmu i napiszcie w komentarzu, czego pamiętacie. Do końca ferii na serwerze trwa event zimowy, w którym z graczy, bałwanów czy skopania możecie dropnąć eventowe sople i dusze. Tak, dokładnie. Chodzi o event zimowy, który totalnie Wam się spodobał i totalnie zakochaliście się w strefie eventowej, którą dla Was stworzyliśmy. I tak się składa, że podczas eventu wielkanocnego ta strefa została odświeżona w wielkanocnym klimacie. Także wszyscy, którzy kochali tą strefę, zapraszamy z powrotem na serwer, no bo możecie znowu się cieszyć swoją eventową. Ale wracając do naszego sposobu. Żeby nieco przyspieszyć cały proces, nadałem sobie potężny pakiet kluczy i pakiet bany, czyli nowy pakiet, który jest dostępny. Co w ogóle daje ranga bany? Ranga bany daje Wam podwójne, dropnięte, pęknięte jaja na strefie eventowej. Podczas eventu wielkanocnego będą trzy rodzaje jajek. Pęknięte, zwykłe i pisanki. I schemat jest prosty. Z graczy i z królików dropicie pęknięte jajka. Za cztery pęknięte jajka zdobędziecie jedno zwykłe jajko, a później z 50% szansą u NPC-ta królik możecie je pomalować na pisankę. Ale to po kolei jeszcze w filmie wszystko Wam wyjaśnię. Na początek sobie otworzymy jakieś skrzyneczki, żeby dropnąć to, co najważniejsze. A najważniejszy w tym sposobie jest miecz. Także zaczniemy sobie od najgorszej i tak sobie przejdziemy do najlepszej skrzyni. Zaczniemy od rzadkiej. Szybkie otwieranie rzadkiej. Okej, tutaj przeskipować. Okej, mamy Spyro 21 i on się na pewno nam przyda. Mamy jakieś dusze. Okej, gitara. Także możemy sobie to zachować. Mamy też jakiś secik. Spoko. Także miecz już mamy. Miecz 21 w zupełności nam do tego sposobu wystarczy, ale mamy jeszcze tutaj zestawik jakichś kluczy, więc sobie jeszcze pootwieramy. Także szybko przelecimy przez epicką. O, i dropnął nam jakiś łokomczuch, więc to też jest gitara, całkiem spoko. Jakaś 20 tutaj nam dropnęła. Także miecz 22, mały level upik. Otworzymy jeszcze oczywiście skrzynię N1MC. Pyk, pyk. Okej, łaska losu, która nam się dzisiaj nie przyda, ale łaska losu ogólnie daje Wam 20% większy dropik. No i finalnie została najlepsza skrzynia aktualnie na serwerze i uwaga, zazwyczaj na eventach dawaliśmy ją za 25 zł, ale stwierdziliśmy, że w tym evencie ta skrzynia, która aktualnie jest najlepszą skrzynią na serwerze, będzie po dwie dychy, czyli taniej niż zazwyczaj. No i dobra, i co w niej takiego mamy? Po pierwsze, mamy króliczy kostium, coś czego nie ma na żadnym serwerze box PvP w Polsce. I co robi taki króliczy kostium? Króliczy kostium to zdecydowanie najmocniejszy item, jaki kiedykolwiek wprowadziliśmy na nasz box PvP. Składa się on z czterech części, gdzie każda z nich daje Wam dodatkowe pół serca, w momencie, w którym skompletujecie go całego. Bo wszystkie cztery części założone w jednym momencie dają Wam stały efekt siłki 2. Co więcej, króliczego kostiumu nie da się stracić. W momencie jego założenia, po zginięciu, on w dalszym ciągu będzie na swoim miejscu, więc tym bardziej sprawia to, że jest on ultra OP. A zdobędziecie go na czarnym rynku zapisanki lub ze skrzyni wielkanocnej na spawnie, do której kluczyki kupicie na n1mc.pl. Także, jak już Wam wyjaśniłem, ten kostium jest totalnie OP i warto o niego powalczyć, naprawdę. I możecie to zrobić bez zbroi, co Wam dzisiaj udowodnię. Ale zanim udowodnię, to otworzymy jeszcze te cztery kluczyki, także jedna część, 8 monet, okej. Następne, LK26, okej. Hełm Crasha, dobra, to już jest całkiem spoko. I na koniec spodnie Crasha. No mi się nie powarciło, ale mam nadzieję, że Wam się powarci. Ja tutaj się przyszykuję i myślę, że możemy wjeżdżać sobie spokojnie na strefę eventową, bo na tym ten cały sposób będzie polegał. Dobra, więc jak będzie
będzie wyglądało moje całe przygotowanie? Odpalam kosz, wpierdzielam wszystko do kosza, bo ja tak naprawdę nic z tego nie potrzebuję do tego odcinka. Potrzebuję tylko miecza, który sobie zostawiam. Tak to wygląda aktualnie. Chodzę na eventówę i szukam ofiar. Czemu w ogóle taki sposób? Ci, którzy nie oglądali mojego wcześniejszego odcinka, nie wiedzą, ale już tłumaczę, że na strefie eventowej nie traci się miecza. Jest jedno małe ale, jest jeden mały szkopuł. Jeżeli podniesiecie kilof, no to jest bardzo prawdopodobne, że kilof wam zostanie, a niestety swój kochany miecz stracicie. Więc nie polecam podnosić żadnych kilofów, skupcie się na tym, żeby mieć miecz i tylko miecz. No i co? I moim zadaniem będzie tutaj połapać jakiś delikwentów, albo oni złapią mnie. No dobra, w każdym razie powtarzacie tę czynność. Niestety, jeżeli jesteście graczami pod ranking, no ten sposób nie jest dla was. Tutaj musicie się skupić na tym, żeby zabijać jakichś bambików. Tutaj mamy jakiegoś tak, pyk. Jajko niestety nie dropnęło, to mamy kolejnego. Pyk. O, mamy dwa jajeczka. Właśnie, dlaczego ja mam dwa jajeczka? Standardowemu graczowi dropi jedno jajko zarówno z królika, jak i z gracza. Jednak posiadając rangę bany, którą kupicie na n1mc.pl, dropią wam w tym momencie dwa pęknięte jajka. Jest to w ramach odwdzięczenia się graczom, którzy chcą wspierać nasz projekt, jakim jest serwer n1mc. Pyk, cztery jajeczka, pięknie. I to już jest moment, w którym ja spierdzielam i uciekam, żeby wam coś tutaj pokazać. Tylko muszę uważać, żeby nikt mnie nie nakrył. Tam jest jakiś gracz. Mam jeszcze 12 sekund. Ja pierdzielę, błagam. Okej, ktoś tu skoczył. 5 sekund. Okej, udało mi się. Tu schowałem się przed graczami. Dobra, i logamy. I na tym to polega. I po lognięciu ja wracam spokojnie na serwer. I jak wszystko dobrze poszło i nikt mnie nie hitnął w momencie lognięcia, powinienem pojawić się na spawnie z moimi czterema pękniętymi jajkami. No totalna bomba, także wracam sobie na spawna i teraz zamieniam to na zwykłe jajko i w tym momencie mam zwykłe jajko i za zwykłe jajka i pisanki możecie kupować rzeczy na czarnym rynku, czyli tutaj. I co ja mam? Ja mam same... O nie, mam klucz wielkanocny. Ej, dobra, ja mam całkiem spoko. Tylko, żeby nafarmić 200 pisanek, to potrzebuję, no, całkiem sporo czasu, więc mi akurat się przyfarciło, że mam ten klucz wielkanocny, ale jak wam nie wypadnie tutaj nic ciekawego z puli, którą macie, bo pulę możecie sobie sprawdzić tutaj pod tabliczką i macie wszystko, co można dropnąć i właśnie można dropnąć ten OP set, czy można dropnąć ulepszoną miksturę siły, czyli siłkę na 10 minut, co jest totalnie OP. No i wiadomo, sety, tam książki i inne jajca. Ale jeżeli wasz czarny rynek was nie satysfakcjonuje, to mając rangę bany, macie coś takiego jak free reroll. To wam nadaje możliwość zrolowania rynku, czyli wylosowania jeszcze raz, bo sam rynek, nie wiem czy wiecie, ale kasuje się co 12 godzin, czyli ta oferta po 12 godzinach się po prostu wam zmieni. Ja sobie mogę zrolować to, no i z deszczu pod rynnę, nie mam już klucza, mam jakieś totalne gówno, ale chciałem wam pokazać. Oczywiście rolować mogą też gracze bez rangi, wystarczy po prostu wydać 100 pękniętych jajek, rolujecie i macie to, co chcecie. No dobra, tylko Jakub, jak zdobyć pisanki? Wspomniałeś, że tu są pisanki, a ty masz jajka. Jak zdobyć te pisanki? No to już tłumaczę. Pisankę zdobędziecie z jajka, czyli jak macie 4 pęknięte, wymieniacie je na jajko, a jajko macie 50% szans na pomalowanie go na pisankę. I tutaj wyskakuje wam potwierdzenie, czy jesteście pewni, żeby pomalować i no i mi się kurde nie udało i spaliłem swoją pisanę. I na tym to wszystko polega, ale czy musicie to sprzedawać i czy musicie farmić tamte itemy, żeby wam się to opłacało? No nie do końca, bo jak sprawdzicie sobie rynek i przesortujecie sobie po kasie, to zauważycie, że pisanki są ultra, ale to ultra drogie. Samo pęknięte jajko to koszt 8000. To drożej niż dusze na tym serwerze, kumacie? A takie pisanki to są totalnie przerąbane. 350 tysięcy za pisankę. To jest ultra drogo. Więc waszym zadaniem jest teraz wejść na N1MC, wziąć swój miecz i napierdzielać każdego, jak widzicie, i logać ze swoimi pisankami. Co ja postaram się wam teraz zademonstrować. Także wchodzę. Zabiłem jednego. No i mniej więcej na tym to wszystko polega. Tam mam jakiegoś delikwenta, ale raczej nim się nie chce. O nie, Bobcat mnie goni. No i Bobcat mnie zabił. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, mam pisanki. Mam kolejne. Okej, okay, rura. Nie dam się, sprawdźmy, goni mnie. O nie,
Nie! Kurde! Czasami tak bywa. Okej, zdobywamy cztery pisanki, uciekam. Cztery pisanki, uciekam i tak mógłbym robić w kółko. On ma moje pisanki. Wiem, że on ma moje cztery pisanki i ja mu nie odpuszczę. Okej, dobra. Dobra, oddał. Mam pięć pisanek, oddał. Dobra, gitara. I logamy. Dobra, oddał nam. Nie wiem, czemu oddał, ale nie mam totalnie pojęcia. Ale no, oddał nam nasze pęknięte jajka. Mi już się pierdzieli w głowie, bo ja mówię pisanki, ale do pisanek to jeszcze daleka droga. Błagam, czy uda mi się skrafcić jedną pisanę? Uwaga, idę tu, krawcę jajo i chcę pisanka. Jest! Jest. Mamy pisankę, widzowie. Ja pierdziele, mamy pisanę. Dobra, spróbujemy ją sprzedać. Damy sprzedaj jedną pisankę za... Zobaczmy, czy ona w ogóle pójdzie, ale powinna pójść za 100 tysięcy. Pisanka za 100 tysięcy. Totalnie porąbana cena, ale czuję, że się sprzeda. Nie wiem czemu, czuję, że się sprzeda. A za 100 tysięcy, to wy widzowie, jak tak pofarmicie sobie te pisany, jesteście ustawieni jak ja pierdziele. Naprawdę. To jest ultra dobry sposób. Dobra. Ała, daj mi żyć. No nie, no Bobcat się znano znęca, no. Dobra, muszę voice'a włączyć. Dobra, mamy voice'a. Może uda nam się kogoś przekonać, żeby nas nie bili. O nie, zabił mnie, kurde. No nic, kiedyś nam wyjdzie. No nie, no. No tak jak wam mówiłem, no na ranking to wy nie liczcie tym sposobem, bo wy musicie farmić co innego. Ej, zabiłem go! Ale tamten mnie zabił, dobra. Na szczęście nie straciliśmy naszego miecza, więc lecimy dalej. Kurde, tam dalej już są bobkaty i takie inne, to ja raczej z nimi nie mam szans. Tutaj się cała zabawa dzieje. Okej. Dwie. Przydałaby się jeszcze jedna. Nie ukrywam. Jakbyśmy drobnęli jeszcze jedną, to byłoby luks. To jest maruda. Z marudą nie chcemy walczyć. O! Dobra, jest dwóch ziomków, którzy kopią. To są dobre cele. Oni mają kill-offy. Oni zdecydowali się na kopanie, a nie zabijanie. I to jest dla nas szansa. Kurde, ale uswiał, no. Dobra, ja lognę. Lepiej nie ryzykować, nie? Mogliśmy lognąć, więc lepiej sobie lognąć. Po co się tutaj męczyć, tak? Po co tutaj się pocić aż za bardzo? Jak możemy sobie na chillku lognąć, na spokojnie, bez pośpiechu. Komu się pali? Tak, trzy pęknięte jajeczka, grosz do grosza będzie kokosza, tak mawiał mój wujek, dziadek i w ogóle. Dobra. I dwa jajeczka. A, gonią mnie. Nie! Proszę! Goni mnie. Dobra. 4, 3, 2, 1, 0. Okej, logam. Dobra, widzowie, kolejne pęknięte jajeczka. Tak jest. Myślę, że moglibyśmy zastanowić się wspólnie nad nazwą tego sposobu, bo to może być istna kwintesencja. Jak można nazwać taki sposób? Dawajcie jakieś pomysły w komentarzu, jestem ciekaw, co wy tam wykminicie. No dobra, ale mamy kolejne 5 pękniętych jajek, więc możemy sobie zrobić pisankę. Spróbować zrobić pisankę, więc mamy jajo. I teraz klikamy pomaluj. I mamy kolejną pisanę. Tak jest. Kurczę, to nasza pisana ze 100 koła się nie sprzedaje. No dobra, to spróbujmy sprzedać ją. Sprzedaj jeden za... Po 10 tysięcy będziemy schodzić, 90 tysięcy. Kolejna nam się uda, to będziemy się zastanawiać nad kolejną, nie? I tak w kółko Macieju. A propos tego mam mały spoiler dla was. A, no i zapomniałem wam powiedzieć, udało mi się sprzedać te dwie pisaneczki. Tak, ze 200 koła zarobione. Tak, od buta. Wbijajcie na N1MC. Siema, Spacen. Siema. Jezu, zawału dostałem. Czemu ja to tak mam głośno? Na razie udało nam się zabić 13 graczy. Czy to dużo, czy to mało? Ale ham! No nie, nie wytrzymię. Mam cię. Musimy gdzieś pójść dalej. O nie, tam jest maruda. Dobra, ale tak po jednym. Będziemy kąsać. I maruda tu idzie, a my logamy.
Będziemy tak kąsać, powoli zbierać, po troszeczku, do koszyczka i będziemy spokojnie wystawiać sobie te pisaneczki. Oczywiście też jest teraz trochę mniej graczy, więc ta sprzedaż nie będzie szła tak doskonale, jakby mogła iść, ale gwarantuję wam, że jak wy tutaj wejdziecie, to na pewno sprzedaż będzie sążna. Sprzedaż będzie sążna. Kto nie wie, co to sążna, niech sobie wpisze w słownik, to się dowiecie. A kto się dowiedział, to może napisać komentarz, że wiem, co to sążna. Nie bij, błagam, nie! No i zabił mnie. Nie posłuchał mnie, no. Kurcze, chciałbym pofarmić trochę. No nie, no czemu ja? Smutne, przykre. Mikro zjarany tam jego. Nie, nie, błagam! Mikro nie! Spacon, obroń mnie! Spacon, obroń mnie, błagam, błagam. Maruda! Biją mnie! No i nie. Nie, nie posłuchali. Co, oni są ze mną w klanie? Widzowie, oni mnie opluli. Nie, odwal się ode mnie! Wejdź tu. Przepraszam, już wchodzę. Nie! Ta. Pamiętacie, na co was uczulałem? Nie dajcie sobie wrzucić kilofadełku, bo skończycie właśnie tak, jak ja skończyłem. I co najgorsze, to nie była ostatnia sytuacja, w której się nade mną znęcano. Też i ty. Już jakieś i ty. Te dwudziestki, skit. Nie no, coś tu mam, spokojnie. Dam radę. Idę walczyć dalej. Pozdro, gamer! Goni mnie? No nie, goją mnie! Goją mnie! Pomiędzy łabami, pomiędzy łabami. Nie! Nie, oni znowu mnie zabili. Widzowie, ja już nie mogę. Ja chcę wam pokazać, ale oni wiedzą, kim ja jestem. Oni mi żyć nie dają. Ja chcę tylko zarobić kilka jajeczek. Dobra, zabij go! Dobra. Wracam, wracam. No nie, no daj mi spokój! No daj mi to wierszy. Daj mi spokój! Ale on mi zdobrał strefę. O, czekaj, pomogę, nie chcę i tak. Chcę go zabić. No ty... Przepraszam, uniosłem się. No nie, no nie, no nie. Widzowie, idzie mi tragicznie, ale wam na pewno pójdzie lepiej. Gwarantuję wam. No nie, co z rachami prostak, no nie wytrzymam. Mikro zjarany jest mikro upo! Dobra, goni mnie. Maruda! Klucz za ochronę, klucz za ochronę! Pizgaj ich! No i... No nie, no Space, on my kumple. W dupę ze wsadźcie ten kilo. Dobra, udało się, uciekłem im. Ale ich oplułem. Przepraszam, emocje. Ja normalnie nie jestem aż tak popieprzony, nie? Ale emocje. I mogło się wydawać, że temat z chłopakami mam przegadany, bo spotkaliśmy się na spawnie, trochę pogadaliśmy, trochę sobie wyjaśniliśmy, mikro zjarany się przedstawił, ze Spaconem pogadałem i wszystko byłoby git, gdyby Spacon nie powiedział tego, co powiedział. Sam tam masz, będę cię gonił. Kolejny wieszek, Ja już mam kilo poszykowany. No nie, nie, nie. No to koniec odcinka, nie? To tyle by było. Trzymajcie się, widzowie. No dobra, ale to nie wszystko, bo stwierdziłem, że ten pierwszy dzień nie należał do najlepszych. Zacząłem zabawę dość późno, było już mniej graczy, więc zobaczymy, co przyniesie dzień drugi.
A właśnie, bo wy ogólnie nie wiecie, że macie jeszcze króliki, tak? Króliki ogólnie respią się też co godzinę od 10 rano do aż 22, więc jest bardzo sporo szans na sfarmienie z nich sporej ilości pękniętych jajek. Dobra. I wy nie wiecie, że za zabicie królików, oczywiście tych małych, które, no, latają jak porąbane, ale już uda wam się zabić to luks. W każdym razie za zabijanie królików też macie pęknięte jajka. Co prawda musicie się trochę napocić, żeby je zabić, ale jak już wam się uda, to jak widzicie, dostałem jajeczko i jest po prostu luks. Dobra, tam widzę, że ktoś mnie goni. Ja nie chcę się z nikim tu spotkać. Tu widzę, że ktoś mnie goni. I do EC możemy schować nasze jajka i mamy już 15, więc to jest naprawdę spoko wynik. A to jest sposób, który odkryłem drugiego dnia. Posiadając rangę jakąkolwiek, ale oczywiście w tym przypadku najlepiej bany, bo podwaja nam drop pękniętych jajek, możecie na arenie otworzyć sobie ECK i od razu na arenie schować sobie te pęknięte jajka do ECK i bić się dalej. Przez co nie musicie co chwilę wylogowywać się, wchodzić na serwer, logać, wchodzić, loga, wchodzić i tak w kółko. Także jak macie parę groszy, to zawsze możecie sobie cały ten sposób jeszcze bardziej ułatwić. Dobra, poszedł w dół. No nie, tak blisko. Mieliśmy 5 jajek, no. Dobra, udało nam się schować, chociaż tyle. Ja nie mam pojęcia, czy oni będą mnie teraz katować, czy co, ale... No i co, no kumple, nie? Na razie. No, to tyle z zabawy, nie? Spróbujemy zamienić te jajka. W sumie pokazałem wam, że idzie zrobić, bo nawet z tych 20 kilku pękniętych, które możecie sprzedać za 4 koła, zarobicie naprawdę, naprawdę spoko kasę, ale możecie zawsze ją zamienić na pisanki. My spróbujemy to oczywiście zrobić. Także przejdziemy się do naszego NPC-ta królika. Już tak oficjalnie. Mamy 5 jajek. Przerabiamy je na pisanki. Pierwsza spalona, spalona, spalona. Jedna pisaneczka i spalona. Czyli jedna pisanka z tego nam wyszła. Czyli w sumie sfarmiliśmy na razie 4 pisanki. Ale te 4 pisanki dadzą nam naprawdę, naprawdę spoko kasę. Także co, wbijajcie na N1MC. Czekamy na was. Event trwa.